Dzień dobry, witam was serdecznie na kanale Bike Test. Jestem w samochodzie, bo jadę po nowy rower. Wreszcie po downhillówkę, o którą mnie prosiliście. O, prawdziwego fulla. Myślałem nad trzema rowerami: Specialized Demo 8, YT Capra, ale w końcu poszło na NSA Fuza z rocznika 2018. Rower jest w beznadziejnym stanie, naprawdę. Jest w nim bardzo dużo rzeczy do naprawy, do wymiany. Rower kosztuje 4800 zł. Ja mam, słuchajcie, w kopercie 4 koła. Jestem na miejscu. Jakiś młody chłopak jest właścicielem tego roweru. Na pewno go tak katował, bo w kole brakuje dwóch szprych, amortyzator podobno jest już prawie do wymiany, napinacz jest zepsuty, no i nie wiem, co mnie jeszcze w tym rowerze zaskoczy. Także 4000 to myślę, że to jest maksymalnie, ile mogę dać za niego. Ostatecznie po twardych negocjacjach cena, jaką zapłaciłem za ten rower, to 3800 zł. Niby mało, ale jak się przyjrzymy detalom, to szybko można zmienić zdanie. Lista usterek i rzeczy do wymiany zdaje się nie mieć końca. Jako plus dodatni można uznać ramę w niezłej kondycji, w geometrii nie odbiegającej od współczesnych standardów. Na NS Fuse jeździ też Szymon Godziek. O odczuciach z jazdy nie mam za bardzo co opowiadać. Koła są krzywe, hamulce nie hamują, tylnie jest zdemontowany. Przerzutka nie przerzuca, bo linka jest zdemontowana. Ciężko się pedałuje, bo jest na najtrudniejszym biegu. Trzeszczy w suporcie, więc będzie on do wymiany. No ogólnie żal i rozpacz, beznadzieja. Do roweru dostałem jeszcze obręcz DT Swissa, elementy tłumika, amortyzatora i różne dokumenty do roweru. W tym rowerze jest tyle do roboty, że naprawdę nie wiem, za co się za bardzo zabrać jako pierwsze. Widzę trzy możliwości, jeśli chodzi o ten cały interes. Po pierwsze, mogę w ogóle go sprzedać na części, rozebrać, zobaczyć, co się nadaje i czy na częściach mogę zarobić. Po drugie, mogę go przywrócić do stanu takiego, że nie będzie wstyd go sprzedać, minimalnym kosztem. I po trzecie, mogę go doprowadzić do super stanu, wymienić wiele rzeczy i może na tym nie stracę i sprzedam go za jakąś spoką cenę i będę miał czyste sumienie, że ten rower po prostu będzie niezłym casuszkiem. Na pewno część mnie zhejtuje w ogóle za ten rower, ale ja mam też takie poczucie, że chcę go doprowadzić do fajnego stanu, bo szkoda mi roweru, no po prostu zasługuje on, żeby wrócić z powrotem na bike parki, a nie kurzyć się w piwnicy i cierpieć katusze przez tego byłego właściciela. Już tak mnie namęczyła psychicznie i fizycznie ta śruba, że mam ochotę rzucić to wszystko. Złamałem wiertło, już z piły korzystałem, WD-40, po prostu każda metoda, jaką wymyśliłem, nie działa przy tej śrubie. Jedyne, co wymyśliłem, to zniszczyć po prostu zacisk tej klamki hamulcowej. Chyba to zrobię, bo już nie mam siły. A jak nie ma siły, to oczywiście wjeżdża sponsor tego kanału, czyli YFood, który produkuje żywność w płynie. Mają także batony i proszki, które zalewa się wodą. Takie napoje mają dużo witamin i minerałów, bardzo fajny skład. Także jeśli jest godzina na przykład 12, a nie jest to ani pora obiadowa, ani śniadaniowa, to możecie wypić coś takiego pomiędzy posiłkami i będziecie nasyceni od 3 do 5 godzin. Teraz mamy świątecznie smak sernika cytrynowego. I powiem wam, że po czekoladowym to jest najlepszy smak, jaki dotychczas mi wysłali. Także macie link poniżej w opisie, jakiś kod rabatowy ode mnie i lecimy dalej z tym rowerem. Zacisk klamki hamulcowej na szczęście jest wymienny, więc przecinając go nie niszczy całej klamki, tylko mały element. Podczas rozbierania zauważyłem jeszcze trzy istotne rzeczy: że przewód hamulcowy jest uszkodzony, w amortyzatorze brakuje czterech śrub, a na suporcie nie ma luzu. Dwie złe wiadomości i jedna dobra. A jeśli chodzi o łożyska w ramie, to tylko jedno jest też w takim stanie, że wymiana będzie niezbędna. Wyceniłem sobie wszystkie części tego roweru, i ramę, i korby, hamulce, wszystko co po prostu mogłem i wyszło, że jakbym chciał go sprzedać na części, to mógłbym osiągnąć nawet 4,5 tysiąca, co by mi dało 700 zł zysku, gdybym już po prostu zakończył pracę, jeszcze przeczyścił te części, ale tego nie zrobię, bo to by było pójście na łatwiznę.
Cieszę się tylko, że jest już jakiś tam na tym zarobek. Teraz pozostało tylko takie sprytne dobranie części używanych, może serwis amortyzatora, czy albo wymiana go i sprzedaż tego za to 500 zł, o ile ktoś w ogóle będzie zainteresowany tym. Niektóre z tych części chcę przemalować, odświeżyć, niektóre i tak wystawić na sprzedaż, także jeśli chcecie zobaczyć, co mam na sprzedaż, to wejdźcie sobie poniżej na Allegro lokalnie i możecie zakupić te ode mnie rzeczy. Drugim największym kosztem przy renowacji roweru to tylnia piasta. Z tylnego koła niestety do wywalenia są opony, piasta i jak się okazało też szprychy. Przy próbie wykręcenia szprych jedna pękła, więc darowałem już sobie ich odzysk. Choć piasta jest do wywalenia, te łożyska i bębenek mogę sobie zachować. Taki bębenek z łożyskami mogą być warte kilkadziesiąt złotych. Zauważyłem w jednym miejscu, że ta obręcz jest jeszcze walnięta, także troszkę straci na cenie, ale tak za 80 zł może pójdzie. Rower w całości waży 18 kg. Jeśli zamiast dętek zaleję nowe opony mlekiem, to zaoszczędzę ponad 300 g w wadze roweru. Lżejsze opony ujmą kolejne ćwierć kilo. Możecie też się zastanawiać, dlaczego nie wywaliłem szprych z przedniego koła. Jak się okazało, mają inne nyple, więc nie przywarły tak do nich i można spokojnie centrować to koło, a szprychy są ogólnie w lepszym stanie. Największym utrapieniem w tym rowerze jest dla mnie amortyzator, ponieważ no nie wiem, co z nim tak naprawdę za bardzo nie gra. Wiem, że tłumik nie działa i po prostu amortyzator strzela. Ale w idealnym świecie może uda mi się tego przeserwisować. Mam tutaj Miguela, który prowadzi swój kanał na YouTubie i właśnie pokazuje po hiszpańsku, jak przeserwisować taki amortyzator Marzocchi 380. Spróbujmy to zrobić, może mi się uda i może przewrócę go do stanu dobrego. Choć Miguel mądrze pokazywał, to ja nie zdążyłem nawet sięgnąć po klucz przez to, co zobaczyłem. O Boż. Patrzcie to. Oj. No tego jeszcze brakowało po prostu. Widzicie tutaj, jak jest walnięta goleń? No chyba o ramę. W ramie nie widziałem żadnego pęknięcia. Mam nadzieję. O! Jeszcze spadł. Ja pier... Całe szczęście, bo jakby rama była uszkodzona, to po prostu byłoby dla mnie 3800 zł wywalone w błoto. Na prawej goleni duże przetarcia były zamaskowane taśmą. Żeby upewnić się, że rama nie ukrywa niespodzianek, odkleiłem też wszystkie naklejki z niej. Pod jedną była co prawda rysa, ale na szczęście nie za duża. Ostatnią już robotą na ten film było przeczyszczenie suportu i włożenie go w ramę. Dalsze plany mam takie, żeby kupić części, których nie da się już wyratować, a resztę odmalować i odświeżyć. Raczej będę kupował rzeczy używane, więc jeśli macie coś pasującego do tego roweru, to podsyłajcie linki do ofert w portalach ogłoszeniowych. Mam też do ogłoszenia bardzo ważną dla mnie wiadomość, że sprzedaję tego Cuba. Jadę też po bułki i pamiętajcie, żeby nawet w ciągu dnia zapalać lampki rowerowe, bo to może zwiększyć wasze bezpieczeństwo na drodze. Promujemy tą akcję z blogiem rowerowym, także jeśli chcecie pojeździć dłużej i być dłużej bez kontuzji, to zakładajcie te lampki, bo one zwiększają waszą widoczność na drodze nawet w ciągu dnia. A jeśli chcecie darmowe naklejki, to napiszcie do blogu rowerowego na Facebooku. Zwycięzcami dwóch zestawów do mycia roweru są Szymon Chowicki i Żaku. Napiszcie do mnie na Instagramie, zgłoście się czy na maila, to wam dostarczy te zestawy do mycia roweru. A teraz na sam koniec Q&A obiecane wam. Pierwsze od Jakuba Kozery. Czy da się przerobić hamulce V-breakowe na tarczowe? No słuchaj, można to zrobić. Trzeba wywalić po prostu te hamulce V-breakowe. Klamki możesz zachować, no ale musisz mieć w ramie i na widelcu mocowania do hamulca tarczowego, bo inaczej tego nie zrobisz. Klamkę możesz zachować, podpiąć nowe hamulce tarczowe, no i tyle. I drugie pytanie od Artura ZM. Czy da się przerobić rower bez dampera na rower z damperem? Tu już nie ma takiej możliwości. W rowerach bez dampera nigdy nie ma... No nie widzę, jak to można zrobić w ogóle. Trzeba byłoby przeciąć tylny trójkąt ramy. Nie da się, nie próbujcie nawet tego robić. Nie ma takiej opcji. To jest zupełnie inna rama. No w ogóle nie ma dyskusji. I trzecie pytanie. Co zrobić, gdy amortyzator sam się luzuje, nawet gdy go mocno przykręcę? Nie wiem, co znaczy się amortyzator luzuje.
od góry, to musisz mocno kapę sterów przykręcić i ścisnąć mostek. Chyba o to chodzi, bo nie wiem o co innego. Ewentualnie jak coś się luzuje, to użyj Loctite'a na śrubę, nałóż i może to przestanie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jestem dzisiaj w Lesznie, jutro wyjeżdżam już z rana, jutro będzie wtorek, także żegnam się z wami ze słonecznego Leszna. Do zobaczenia za tydzień. Na razie.